Cześć, nazywam się Daria Duda. Zapraszam do obejrzenia mojej prezentacji. Pochodzę z Leszna, małej miejscowości na Mazowszu. Mam 13 lat, osiągam bardzo dobre wyniki w nauce, jednakże znajduję czas na moją pasję, jaką jest sport. Od najmłodszych lat jestem aktywna sportowo. Wcześniej zaczęłam pływać, tańczyć taniec towarzyski i biegać. Przygodę z lekkoatletyką zaczęłam w 2022 roku w klubie MKS Bieli Kraszno. Od 2023 roku jestem zawodniczką UKS Filipides Teresin i niezmiennie trenuję pod okiem trenera pana Andrzeja Andryszczyka. Treningi odbywają się systematycznie 3 razy w tygodniu oraz wyjazdy na obozy i zawody lekkoatletyczne. Pierwszym ważnym startem w tym sezonie był bieg na Mistrzostwach Mazowsza w Teresinie, gdzie startowałam na 300 i 100 metrów, zajmując pierwsze miejsce i poprawiając rekordy zawodów. Ważnym startem był finał LDK Nestle Cup w Lesznie. Udało mi się pobiec 300 metrów z czasem 41,84, zdobywając pierwsze miejsce. Mój pierwszy międzynarodowy występ to Brno i udział w European Kids Athletic Games, gdzie spośród 240 zawodniczek zakwalifikowałam się do biegów finałowych na 60 oraz 150 metrów, które ukończyłam z 8 czasem 19,28, stanowiącym nieoficjalny rekord Polski w mojej kategorii wiekowej. Na zakończenie sezonu na warszawskim AWF-ie w swojej koronnej konkurencji 300 metrów poprawiłam wynik na 41,51. W halowym finale LDK w Spale wystartowałam na dystansie 300 metrów i ukończyłam bieg z najlepszym wynikiem, ustanawiając halowy nieoficjalny rekord Polski 41,56. Uzyskane przeze mnie wyniki znajdują się na czołowych miejscach w tabelach PZLA. Dzięki środkom ze stypendium będę mogła się dalej rozwijać, aby mieć możliwość reprezentowania klubu, a z czasem kraju w ważnych wydarzeniach lekkoatletycznych, również na arenie międzynarodowej. Dziękuję.